dzisiaj miałem kontynuować moją przygodę deinozuchem. Okazało się jednak, że na hotspocie nikogo nie było, więc zmieniłem sobie skórkę na taką bardzo ładną i zaczniemy grać nowym dinozaurem, a ten deinozuch w razie czego będzie po prostu przygotowany, bo tutaj można mieć wiele dinozaurów. I miałem też wam pokazać, jakie dokładnie są tutaj dinozaury, więc właśnie widzicie, za chwilę sobie coś wybiorę. I właśnie, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mam do rozdania 4 kody do Path of Titans, także za chwilę wam powiem, jak można zdobyć jeden z nich i spokojnie będzie to bardzo, bardzo proste. Zostawcie przy okazji lajka, bo to będzie też jeden z wymogów, żeby wziąć udział właśnie w tym giveawayu. I zobaczcie, to są wszystkie dinozaury, albo stworzenia bardziej mięsożerne, którymi aktualnie możemy sobie grać w Path of Titans. Giganotozaur jest, możemy sobie na przykład, może giganotozaurem zagram, albo czymś innym. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co zostało dodane, to na przykład ten jego mość został dodany. Ogromny ptak, Quetzal, którego kojarzę z Ark Survival Evolved. Dobra, tutaj mamy Sarcosuchusa, on został dodany, mamy Spinozaura też, Sucho Mimusa, coś do latania, także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i spokojnie, są jeszcze mięsożerne dinozaury. To chyba sobie zagram Utyrenusem. To jest jeden z właśnie z nowszych gatunków, który został dodany, więc czemu nie? Jeżeli chodzi o roślinożerne, to sprawa wygląda w ten sposób, czyli też tego jest bardzo dużo i dla każdego naprawdę znajdzie się jakiś jeden dinozaur, który po prostu będzie sobie mógł grać i tak, cały czas pokazuje po prostu roślinożerne. O, teraz w końcu się to zapętliło. Weźmy sobie tego Utyrenusa. Ty, to jest porąbane, że to jest wszystko z modów, a jest to bardzo, bardzo ładnie zrobione. Kolor. Ja bym nie chciał takiego koloru, jakiś taki troszeczkę inny kolor. O, biały? Ty, jakbym cały siebie biały zrobił, to by było naprawdę spoko, ale nie. Mogę być na razie jasny, będziemy musieli na pewno jakiegoś questa zrobić. Flotar. Weźmiemy sobie tak, stwórz. Niech będzie taki kolorek, cyk. I mamy małego Utyrenusa. I w jaki sposób wziąć udział w giveawayu? Sprawa jest naprawdę prosta. Wiadomo, musicie subskrybować kanał, bo to jest giveaway dla subskrybentów kanału. O, widzicie, nawet na czacie pisałem Anydayno Group, bo po prostu nikogo nie było w tym miejscu, w którym ja zaczynałem. Musicie zostawić lajka i napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona gra z dinozaurami. Serio, to jest jakby wszystko. Za 3 dni od momentu publikacji tego filmu wróćcie na ten film, zobaczyć, czy wygraliście. Tak się umawiamy, za 3 dni po prostu napiszę do tych osób, zostawię im także serduszko, żeby dostały tam jakieś powiadomienie i jasne, jako że to jest Path of Titans, nie musicie pisać, że waszą ulubioną grą jest Path of Titans. Po prostu chcę, żebyście napisali waszą grę ulubioną z dinozaurami, czy to będzie Ark, Jurassic World, czy jakiś Turok, cokolwiek, co tam będziecie chcieli. I tak naprawdę to tyle. Wygrywają 4 osoby, wybiorę sobie po prostu, kto tam wygra, także mamy, gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakim miejscu? Ojejku, powiem wam, że naprawdę przyjemnie jest rozprostować kości, że tak powiem, i sobie pobiegać, a nie cały czas pływać w wodzie. A żeby rośnięcie nie trwało znowu całego odcinka, to po prostu zrobimy sobie parę questów i parę questów da mi takiego boosta do rośnięcia, że lada moment po prostu będę już dorosłym. W sumie ładnie wygląda ten Utyrenus. Mamy na razie jeden atak, czyli możemy sobie po prostu kliknąć. Nie wiem, czy on jest mocnym dinozaurem, czy też nie. Powiem wam, że coś takiego też bym widział w The Isle, czyli żeby było można robić parę dinozaurów na jednym serwerze, bo to by było spoko. Tracisz jednego dinozaura, cyk, przygotowujesz sobie, wiecie, z perspektywy mnie, czyli osoby, która nagrywa na przykład The Isle. Tak, stracę dinozaura, to już wiem, że po prostu jest koniec. A tak to, co to za jaskinia? Ładnie to wygląda. A tak to bym mógł sobie po prostu zagrać kolejnym dinozaurem. Wzrost zahamowany. A, dobra, tutaj nie rośniemy, także wychodzimy z tego miejsca. Jeżeli chodzi o The Isle, to i mamy małego newsa, że update jest zakończony, w tym sensie, jeżeli chodzi o rzeczy, wiecie, sprawdzanie i tak dalej, zostało tylko załatanie błędów. Więc czekamy na update do The Isle. Coś tam, dostałem informację na Discordzie od jednego z widza, za co bardzo dziękuję, że dostałem 4500 golda, zarąbiście, że w ciągu 2 tygodni ma się pojawić update do The Isle z 4 nowymi dinozaurami. Dlatego czekamy, zobaczymy, jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało, czy będą błędy, czy nie będzie tych błędów i czy optymalizacja będzie lepsza. Na pewno w dniu premiery aktualizacji pojawi się jakiś odcinek, pierwsze wrażenia, co z optymalizacją, bo wiem, że wiele osób po prostu się wstrzymuje i nie kupuje tej gry właśnie dlatego, że optymalizacja jest ciulowa. Czekajcie, muszę pozbierać teraz gałęzie, ale w jaki sposób ja mam pozbierać te gałęzie, jeżeli ja ich nie widzę? Chyba, że to jest to na wodzie, co jest tutaj? Nie, to jest chwast wodny. No i zobaczcie, od razu trzeba było tutaj przyjść. Zastanawiam się, jak deinozuchem uda mi się dotrzeć do tego krateru, bo jest na dole dużo dinozaurów. Ty, jakie ogromne tam są. Dobra, tylko żebym się nie zabił.
Okej, okay, nie wiem, on chyba ma jakieś gumowe kości, bo ani razu, gdy spadałem z wysokości, nie dostałem obrażeń. A Deinozuchem to, no, sami pewnie widzieliście na tym odcinku. Powiem wam, że nie potrafię powiedzieć, w czym jest różnica, ale jakoś od właśnie poprzedniego odcinka i tego, zarąbiście mi się gra w tą grę. Wcześniej było to na zasadzie, no, jest dużo dinozaurów, ale coś tam jest nie tak, coś mi się nie podoba, oho, widzę ciebie, siema, 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 siema. A teraz jakoś tak po prostu jest mega przyjemnie, ale nie potrafię powiedzieć, w czym zaszła dokładnie zmiana, może ja inaczej zacząłem po prostu podchodzić do tej gry. Przywróć wodę na poziomie Impact Crater, dostarczając klaster małży, ryby lub skałę soli. Tylko, o, skała solna. Dobra, podnieś. Cyk. Wyczerpany źródło. Mam po prostu skałę solną, także idziemy. Ej, to jest giganotozał, prawda? Tak, to jest giganoto. Kurde, jaką mam białą czaszkę, zarąbiście wygląda ten. Ile tu jest dużo, ile tu jest różnych gatunków. Problem jest taki, że ja nie rozpoznaję praktycznie 90% z nich. Dostarcz, pyk. O, 14. I dostałem 2000 golda za to, więc lada moment będę mógł gdzieś się zaszyć i zmienić sobie mojego skina. No bo nie ukrywam, ten skin, który aktualnie mam, oj, niezbyt mi się podoba. Ej, a ten tutaj to nie jest Jutyranus? Tak mi się wydaje, zoba na to, tylko że dorosły. Jakże mój kumpel, bo po ogonie rozpoznałem. Cześć, 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 giganoto. Na razie widzę, że wszyscy sobie tutaj krążą, wiadomo. To w każdej chwili może się przerodzić w ogromną walkę. Tak, jest kolejny Juty. Siema, witam, witam bracie. Tak, czekajcie, tak, ogon mamy taki sam. Ja tylko po ogonie, nie ukrywam, że go rozpoznałem. O, pa. Jaki jestem mały porównując do niego. O, idzie tutaj jakiś kolejny. Okej, okay, zmienimy sobie przy okazji skina szybko. Mam nadzieję, że oni mnie nie zjedzą, że wiecie, tutaj jednak się gatunki trzymają wszystkie razem. Jezu, jak oni krzyczą wszyscy. Ja muszę wam to ściszyć, bo ja prawie nic nie słyszę. Aha, 7000 kosztuje ten skin. O, zaprosili mnie do grupy. Nice, w końcu mam grupę. W końcu udało mi się po wielu godzinach dołączyć do grupy, czat grupowy. Hi, przywitajmy się ładnie. Czat lokalny jest tutaj, a nie, nikt nie pisze. Na grupowym też, chyba po prostu wszyscy piszą na tym. Na globalnym. Tylko, no nie ukrywam, że przydałoby mi się jakieś jedzenie. W ogóle napisałem na czacie grupowym, że jestem nowy w Path of Titans i co powinienem wiedzieć, bo tutaj jest no dość dużo tych dinozaurów. I jeden gościu mi odpisał, że po prostu nie ufaj nikomu. Czyli jest dokładnie taka sama zasada, jak w przypadku właśnie The Isle. Czyli ufamy tylko i wyłącznie sobie, o w ogóle tam coś dziwnego jest. Okej, okay, ja bym to w sumie zaatakował, ale nie wiem, jakie tutaj są zasady. Czy wiecie, czy ja mogę po prostu sobie podbiec do kogoś i kogoś zaatakować? Czy raczej nie powinienem tego robić? Cześć, witam serdecznie. W ogóle nawet przebywanie pośród tych ogromnych dinozaurów jest, powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Zastanawiam się, ile ciebie się wbija na dorosłego. Krawatnik pospolity. O, tutaj... Czy to jest nie, to nie był Jutyranus, to było co... Nie. Czekaj, czekaj, nie mam pojęcia. Oho, jakaś bitka jest chyba. Czekaj, czy T-Rex kogoś zjadł? Nie, nie zjadł. Cały czas, wiecie, trzeba mieć oczy dookoła otwarte. I fajnie, jakbyśmy tą grupką naszą kogoś zaatakowali. Tylko, no jestem jeszcze za mały, ile mi brakuje? Tak, jestem, z tego co widzę, prawie dorosły. No jakbym był troszeczkę ten, troszeczkę większy, to już można by było pokombinować, żeby kogoś tutaj atakować. Dodałem sobie skille i padło pytanie ode mnie, czy może byśmy na coś zapolowali? No bo jednak siedzenie, wiecie, w miejscu i patrzenie na dinozaury jest spoko, ale lepsze byłoby polowanie na kogoś albo na coś, co tutaj jest. No nie ukrywam, że cały czas tego długoszyjnego bym z chęcią zaatakował, chociaż i tak nie mielibyśmy z nim żadnych szans. A jest tutaj czwórka, w kółeczku sobie siedzimy i jakiś jeszcze się przypałętał jeden. Oho, oho, coś roślinożernego podeszło do nas. Ale co jest? Kąpi mnie... Kąpi mnie zaczęło tak... Oj, Jezu, ugryzłem go! Nie, 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 w ogóle skillki sobie dodałem, jak widzicie. I patrzcie, mogę na przykład tym zacząć regenerować nasze zdrowie. Dwójką, w tym sensie, bo nawet nie widzieliście, co to był za skill. Ale to jest, kombi do mnie podszedł i mi dziabnął. I naprawdę za dużą liczbę HP. Nie sądziłem, że one będą takie mocne. W ogóle ten ma bardzo dziwną skórkę. Ten, który się do nas przypałętał. Oho. Proszę mnie nie atakować, proszę mnie nie atakować. Ja siebie obserwuję, to ja go w sobie dziabnąłem, nie? Więc ja powinienem po prostu uważać na to. I mam jeszcze drugiego, drugi ryk, który zwiększa chyba, a nie, zmniejsza krwawienie. Więc jeżeli ktoś nałożył na nas krwawienie, to ja mogę po prostu to wyleczyć. Takie, poszedłem w sumie bardziej pod takiego supporta Jutyranusa, ale mam nadzieję, że z tą grupką uda się na coś zapolować. Oj, 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 tam jakaś ekipa jest z tego, co widzę. My tutaj w trójkę sobie stoimy i zastanawiamy, co mamy zrobić, ponieważ Miguel Hunter napisał,
słuchajcie, potrzebuję pomocy z T-Rexem i chwilę później napisał, że jednak T-Rexa nie ma, że mu odpuścił. I pytanie, czy tutaj ta dwójka, ten czarny i biały, nie będą chcieli nas zaraz zaatakować. Idziemy sobie. Nie wiem, czy ten obok to też nie jest... A nie, to jest Utahraptor najprawdopodobniej. Bo to nie jest, to na 100% nie jest jeden z nas. Więc idziemy, szukamy kogoś do ataku. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Tamta dwójka. Oj. Ten Utahraptor. Czekaj. Utahraptor jest za nami. Behind us. Her. Kurde, muszę się nauczyć po prostu odpalać tutaj szybko czat. Bo ten gościu nas na pewno śledzi, tego jestem pewien. A nie, jednak nam odpuścił. My teraz biegniemy tutaj na pomoc tej dwójce. Jeden w ogóle ma tutaj bardzo mało HP, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam dużo staminy i w sumie bardzo długo mogę biegać, więc bardzo fajnie. O, coś tutaj widzimy. Dobra, fajnie, gdybyśmy tą grupą kogoś zaatakowali. Jest T-Rex! O, dobra, i on ma mało HP, także słuchajcie. Ja po prostu, pyk, pazurkami go. Dobra, od razu. Nie wiem, na co oni czekają tak naprawdę. Na dobrą sprawę. Przecież my możemy go chyba zabić. Albo i nie, albo i dostaniemy bana za to. Chociaż nie ukrywam, że wiecie, jest tyle serwerów, że mi to nie przeszkadza. Czemu oni nie chcą się bić z tym T-Rexem? Ej, przecież ja nawet nie jestem dorosły. A. Halo, czekaj, Ker. No właśnie, ja napisałem o tym raptorze, ale no, nikt nic nie pisze na temat tego T-Rexa. Oj, czy on sobie zrobił krzywdę spadając? Tak! Wywalił się! O nie, on spadł z górki i się po prostu zabił. Ten T-Rex. Dobra, patrzcie, my sobie schodzimy, zero obrażeń. To jest porąbane. Także udało mi się upolować T-Rexa. No, szkoda, że moja ekipa, z którą sobie tutaj gramy, w żaden sposób mi nie pomogła, bo serio, oni nic kompletnie nie zrobili. No nie podoba mi się jedna rzecz, że jest mix packing. W tym sensie ja bym wolał, żebyśmy się trzymali tylko i wyłącznie tą naszą jedną ekipą. O, wielki ząb mam, zarąbiście. A nie, żebyśmy dołączali jeszcze jakieś takie dziwne stworzenie, które nawet nie mam pojęcia, jak się nazywa. No ale spoko, mamy pierwsze coś upolowane. Pytanie, czy możemy tutaj polować na dinozaury, gdy tylko chcemy, czy raczej jest tutaj taka zasada, że dopóki nie będziesz głodny, to nie możesz zaatakować, bo wiem, że na niektórych realistycznych serwerach jest takie coś. Więc dobra, ja za chwilę będę miał 100%, przynajmniej powinienem mieć postać. Weźmy sobie umiejętności, tak. Ja mam prawie dorosłego Uturenusa wbitego, no mam nadzieję, że uda się coś jeszcze zaatakować. Ty, z maluchem sobie idzie, ale to ładnie wygląda. Tutaj nasza ekipa sobie patrzy. Ja bym załatwił tego malucha, no nie ukrywam, no kurde, przeze mnie przemawia, wiecie. To jest to, czego się nauczyłem w DI. Widzisz dinucha, atakuj go. A oni, o, stoimy sobie, patrzymy, ale ładnie chodzi. No ale kurde, no... Fajnie by było go dziarnąć. Pa, jak tą głową jest cały czas obrócony w naszą stronę i patrzy, czy go czasami nie zaatakujemy. I w drugą. Nie wiem, bawi mnie to. O, co ty razem robisz? What? Czy... Ty kawałek Czekaj, on jest mięsożerny? Nie, niemożliwe. Niemożliwe, że ten dinozaur jest mięsożerny. On wygląda na roślinożernego. Chyba, że można tutaj jakoś dietę zmienić. O, Miguel Hunter niestety nas opuścił. A szkoda. Aj, no i wygląda na to, że nie zaatakujemy tego dinozaura. Kurde, czemu ludzie tak się boją? Jeżeli ktoś jest jakiś specjalista Path of Titans, niech mi napisze, dlaczego ludzie nie atakują innych, tylko po prostu sobie, wiecie, wolą patrzeć na te dinozaury, jak sobie idą. No bo według mnie była tutaj nas czwórka, bez problemu byśmy załatwili tego małego i może byśmy też okaleczyli tego dużego. A przecież tutaj chodzi o zabawę, nie? Żeby sobie po prostu na coś polować, żeby też jak wbijesz to 100%, no to musisz coś innego robić poza chodzeniem i ogarnianiem diety. O, właśnie udało mi się wbić dorosłego osobnika i powiem wam tak, przejąłem dowodzenie w tej grupie, bo ci ludzie po prostu nie są totalnie zdecydowani. Zapytałem, czy można zabijać tutaj for fun, powiedzieli, że tak, że na tym serwerze można to robić, więc zapytałem, czy chcą na coś zapolować i po prostu szukam jakiejś naszej ofiary. O, przed nami coś jest, nie mam pojęcia... Co to jest za dinozaur? A nie, to są chyba nawet dwa osobniki, więc dwóch nie podejmiemy raczej, ale coś innego tutaj musi być, coś, z czym będziemy mieli szansę i co jest odosobnione. O, zaryczał na nas i chyba chce nas zaatakować? Tak to w sumie trochę wygląda, też nie wiem, czy on jest w ogóle mocny. Dobra, nie wiem, co to jest za stworzenie, ale wygląda na to, że z tym będziemy walczyli. I kurde, znowu jest ten sam problem. Pyk,
Okej, okay, muszę się nauczyć walczyć. To jest pierwszy problem. Ale niektóre dinozaury się teleportują. O, widzicie? Taki jest po prostu mały lag. Nie no, powinniśmy go... Uważaj, wy jesteście czterech na jednego. Dobra, może pazurkiem. Ciebie dziabne. Udało się, tak, nałożyłem chyba na niego krwawienie i na pewno go teraz uderzyłem. Nie wiem, czy on jest, wiecie, od nas mega... Oj, jak się wpieprzyłem. Wpieprzyłem pomiędzy jednego a drugiego. I to mi się podoba. Taką ekipę ja muszę sobie znaleźć do tej gry. Ekipę totalnych psycholi, którzy grali w The Isle. I teraz chcą podbić Path of Titans. I widzicie? I czy to nie jest fajniejsze niż po prostu rośnięcie? Good job, guys. Dobra. No, ładnie. Udało się prawie... A nie, Shoyax stracił dużo HP. Zjedzmy sobie co nieco. I szukamy kolejnej ofiary. O, dinozuchy wyszły! Co jest? Dobra. Nie ma, kurde. Siema, dinozuszki. Ja je troszeczkę pogryzę. Zdaję sobie z tego sprawę, że walka w Path of Titans nie jest tak dobrze zrobiona jak w The Isle, ale powiem wam tak, idzie się do tego naprawdę przyzwyczaić. Dobra, dawać mi go. Nie wiem, czy my mamy szansę, czy zginiemy walcząc z dinozuchami, a przynajmniej będzie fajna zabawa. I widzicie, ja nie mogłem znaleźć dinozucha i dlatego sobie zmieniłem dinucha na po prostu innego, a okazuje się, że wystarczyło... Co jest? Czemu on skacze? Wystarczyło po prostu udać się w odpowiednie miejsce. Teraz już przynajmniej będę wiedział, na jakiej zasadzie to działa i że tutaj możemy sobie powalczyć. Dobra, dawać mi... Jak jednego zabijemy, to już będę mega zadowolony. Dobra, jedynka co to jest? To jest jakiś specjalny atak? My w każdej chwili to jest plus, że możemy sobie uciec. W ogóle on skacze, co tu? Spino przyszedł im na pomoc. Oj! Nie, spinozaur. Dobra, musimy chyba uciekać. Albo nie? Uciekamy? Nie, dobra, bo tutaj tapi się bije. A jeżeli jeden z naszych się bije, to ja też się biję. Pierdzielę to, ja mogę umrzeć, mówię. Dla mnie to tam nie ma znaczenia, czy stracimy tego dinucha, czy nie, bo i tak cofnie ci po prostu jeden pasek wzrostu i to tak naprawdę tyle. Ale spinozaura solo byśmy mogli zabić. Jakbyśmy go... A, pyk! O, chyba machnąłem w niego ogonem i zadałem mu jakieś medium obrażenia, ale reszta, widzicie, to są... Nie chcę powiedzieć, że oni są obsrani, ale z jakiegoś powodu po prostu boją się walczyć. Czekaj, czy on kogoś tam atakuje? Tak! Tam cały czas trwa atak. O nie, Shoyax, Polaku, biegnę ci na pomoc. Ja zregenerowałem trochę HP. Mogę, jestem gotowy na rundę drugą. Jak jednego dinozucha uda nam się załatwić, chyba to jest dinozuch, to będzie już git. Pyk! I pyk! Dobra, atakujemy. Jedynka. O Jezu, ale dostałem od spinozaura. Oj. Ja zaraz będę martwy. Watch out for the spino. No właśnie, no... Tak, musimy uważać na spinozaura. Jak krwawie. Jak to w ogóle fajnie wygląda. Zarąbiście wyglądają te obrażenia. Ty, dołączył chyba do nas jakiś kolejny. Dobra. Oj! Mnie zmiotło z planszy. Zostałem zabity. Dobra, whatever. Ale tak jak mówiłem, widzicie, jestem sub dorosłym. Byłem dorosłym, więc jeden paseczek mam do wbicia i mogę z powrotem grać, więc to jest naprawdę spoko. Cały czas Dainozuch oczywiście mój czeka z takim samym nickiem. Ale wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się bawiłem świetnie. Przypominam o giveawayu, czyli wasza ulubiona gra. Sub oraz łapka w górę.